Szanowni Państwo, witam Państwa w salach Muzeum Politechniki Warszawskiej. Nazywam się Wojciech Urbański, wypełniam obowiązki dyrektora tej placówki, tak ważnej dla krzewienia świadomości historycznej naszych pracowników, ale nie tylko, ponieważ prowadzimy działalność bardzo szeroką, także poza murami Politechniki Warszawskiej. Proszę Państwa, spotkanie nasze szczególne, bo i szczególne okoliczności niedługo. Przyglądając się kalendarzowi, widzimy, że niedługo mamy dzień 1 sierpnia, a więc rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. To już 80. rocznica. 1 sierpnia 1944 roku wybuchło największe w historii wojny, II wojny światowej powstanie. Powstanie niesłychanie ważne, które przeorało losy naszych rodzin, naszą stolicę i właściwie dotyczy, związani jesteśmy z nim wszyscy rodacy. Jeżeli wystukalibyście Państwo na klawiszach swojego komputera dwie literki P i W, okazałoby się, że pośród witryn natychmiast na pierwszych miejscach pojawi się Politechnika Warszawska i Powstanie Warszawskie. Czym jest Politechnika Warszawska? Dla nas pracowników często usłyszelibyście Państwo odpowiedź po prostu wszystkim. Tutaj spędzamy swoje lata życia, często od kilkunastu lat albo i kilkudziesięciu pracując, kształcąc żaków, prowadząc badania naukowe, materializując swoje marzenia w postaci patentów. Właściwie większość z nas nie wyobraża sobie innego miejsca niż te magiczne mury dla po prostu realizowania swoich pasji. Powstanie Warszawskie z kolei przywodzi inne konotacje, równie głębokie. Jest to okres, w którym marzenia wybuchły w sposób nieprawdopodobny, kiedy nasi rodacy zmaterializowali tę ideę wolności. Zrobili wszystko, żeby Polska mogła odzyskać samodzielność, pełną samodzielność. Losy Politechniki Warszawskiej i ten okres są ze sobą bardzo ściśle związane. Można to łatwo spostrzec, jeżeli byśmy przeszli się po tutejszych dziedzińcach, gmachach, po terenie Politechniki. Takie wycieczki często są organizowane przez pracowników muzeum. Wówczas zobaczycie Państwo wiele pomników, tablic, wiele konstrukcji stalowych, które wykrzywione żarem do dzisiaj służą jeszcze. Są to rzeczywiście niesłychane, piękne pomniki pamięci. Proszę Państwa, chciałbym Państwu dzisiaj pokazać kilka artefaktów z naszych zbiorów. Nie będzie to wykład żaden historyczny, nie będzie to również jakaś zwarta opowieść. Raczej chciałbym się przejść po naszych salach. Chciałbym Państwu pokazać dokumenty stare. Chciałbym zważyć razem z Państwem w dłoniach rozmaite, wspaniałe eksponaty. A takim leitmotivem, takim przewodnim eksponatem, z którego jesteśmy bardzo dumni, niech to będzie ta oto bomba. No, sądzę, że niewiele, proszę Państwa, muzeów może się poszczycić takim oryginalnym właśnie eksponatem. Jest to 500-kilogramowa bomba zrzucona w czasie powstania tutaj na mury Politechniki, na gmach elektrotechniki. No i proszę Państwa, przede wszystkim nie martwmy się, ona jest pusta. Została rozbrojona przez naszych znakomitych żołnierzy z batalionu Golski. Będziemy o nim wielokrotnie wspominać dzisiaj. No i proszę Państwa, jak przystało na dżentelmenów, a żołnierze batalionu Golski byli dżentelmenami, wszystkie fragmenty tego trotylu, wszystkie najmniejsze nawet ułamki zostały Niemcom zwrócone, tyle tylko, że w postaci granatów albo min. Chciałbym Państwu przeczytać kilka fragmentów wspomnień, pamiętników, które tutaj w ogromnej liczbie mamy zgromadzone i które pięknie zaświadczają właśnie o tych wspaniałych chwilach niesłychanego
heroizmu, niesłychanych nadziei, niesłychanego bohaterstwa, ale też i tragicznych przecież bardzo. Drodzy goście, nasza ekspozycja nosi nazwę Politechnika w Powstaniu Warszawskim. Za chwileczkę obejrzymy sobie widome, materialne ślady historii, materialne ślady tych związków. Natomiast najpierw chciałbym Państwu przeczytać może kilka fragmentów pamiętników, kilka fragmentów kroniki, którą tutaj mamy, kroniki z Katedry Maszyn Wysokich Napięć, bo w ten sposób chyba najszybciej chwycimy ducha tego czasu. Chciałbym również o naszym głównym bohaterze powiedzieć, czyli o naszym tutaj eksponacie. Pozwólcie Państwo, że odczytam garść wspomnień zebranych ze zbiorów zgromadzonych przez pana Mirosława Szyła-Krzydłowskiego. Od rana 2 sierpnia Niemcy prowadzili zmasowany ostrzał. Od strony pola Mokotowskiego przerwały się przez barykadę dwa czołgi niemieckie i wdarły w ulicę. Cała ulica Lwowska udekorowana była wówczas chorągwiami narodowymi. Po prostu płonęła czerwienią i bielą. Na balkonach moc ludzi przyglądających się walce. A było na co popatrzeć. Z piwnic domów grzmiała kanonada. Chłopcy, mali chłopcy, zwinnie wyskakiwali z bram i rzucali butelki samozapalające w kierunku czołgów. Jakiś zażywny pan, jak się później okazało, chorąże ze zgrupowania Golskiego, dowodził spokojnym głosem całą akcją, okazując stoickie opanowanie i spokój. A ulica grzmiała od oklasków. Z balkonów, bagatelizując niebezpieczeństwo, wychylali się także ludzie, bijąc brawo i dopingując chłopaków, jak na meczu sportowym. Do tego mogła być zdolna tylko walcząca Warszawa. Czołgi wkrótce zawróciły i jak niepyszne przedarły się z powrotem za barykadę, uchodząc w pole Mokotowskie. Przyjmuje się, że 15 sierpnia był pierwszym dniem prowadzonych przez Niemców walk rozpoznawczych o Politechnikę Warszawską. 17 sierpnia odparto ciężki, dwukrotny atak z kierunku pola Mokotowskiego. Natomiast 18 sierpnia miała miejsce generalna próba finalnego ataku na Politechnikę Warszawską przez rozpoznanie bojem i wykrycie stanowisk ogniowych. Decydujące walki miały miejsce w nocy z 18 na 19 sierpnia, kiedy Niemcy postanowili ostatecznie rozbić odcinek Politechnika. Atak grupy generała Rora nastąpił o 3:45. Główne natarcie wyprowadzono wzdłuż ulic 6 sierpnia i Alei Niepodległości. 6 sierpnia, teraz ulica Nowowiejska. Ponadto Niemcy zaatakowali od strony szpitala i pola Mokotowskiego. Od Alei Niepodległości pod osłoną czołgów nacierała piechota w kierunku budynków aerodynamiki i elektrotechniki. Od Nowowiejskiej ze szpitala szło natarcie na kotłownię i budynek Wydziału Fizyki. Pod huraganowym ogniem rozpoczęło się wycofywanie powstańczych oddziałów z kotłowni do gmachu głównego. Niemcy starali się skupić na gmachu głównym, gdzie mogli atakować czołgami, artylerią i goliatami, mając dostęp do budynku z trzech stron. Odcinek Chemia, dobrze obsadzony wojskiem, nie był w stanie dopomóc głównemu z powodu braku amunicji. Gmach broniony był odsłonionymi workami z piaskiem okien parteru i pierwszego piętra. Od strony kotłowni około godziny 16:30 skierowano goliaty, które zrobiły wyrwę do pierwszego piętra. Przez wyłom przedostali się Niemcy uzbrojeni w miotacze ognia.
Dwie godziny później pod gmachem wybuchły kolejne goliaty, rozszerzając pożar na cały parter gmachu głównego. Od kilku dni miała miejsce pacyfikacja ludności. Palenie budynków, gwałty dokonywane przez pijanych żołdaków z Rona, czyli 29. Dywizji Grenadierów SS pod dowództwem Bronisława Kamińskiego. Proszę Państwa, takie okoliczności towarzyszyły powstaniu, Politechnice i doprowadziły do sytuacji, kiedy po wojnie pierwsi rozbitkowie pojawili się na tym terenie. Okazało się, że zastali morze ruin. Chciałbym Państwu przeczytać teraz bardzo piękne wspomnienie pana profesora Zdobysława Flisowskiego, który pozostawił taki piękny ślad swoich wspomnień właśnie o tej oto bombie. Informacja o eksponacie muzealnym, jakim jest niewypał bomby niemieckiej zrzuconej podczas Powstania Warszawskiego na gmach elektrotechniki Politechniki Warszawskiej. Informację tę sporządziłem na podstawie relacji uzyskanych od profesora Janusza Lecha Jakubowskiego, który wiosną 1945 roku zabrał niewybuch do swojego pokoju i dzielił się ze mną różnymi wspomnieniami. Otóż w czasie Powstania Warszawskiego we wrześniu 1944 roku przez długie godziny dzienne i nocne profesor Jakubowski pełnił w ramach AK służbę obserwacyjną w pobliżu Politechniki na dachu jednego z wysokich budynków. Z pewnością chodzi o ulicę Noakowskiego. Gdy nadeszła wymarzona chwila oswobodzenia Warszawy i gdy lutym 1945 roku skierował swe kroki w stronę gmachu, był pozbawiony nadziei, że coś ocalało. Rzeczywiście zastał tam straszne spustoszenie. Ogromna część pracy dwóch pokoleń poszła z dymem. Co najmniej 3/4 gmachu elektrotechniki uległo spaleniu, a wobec braku całych partii dachu i stropów wszystkie dosłownie przyrządy, które oszczędził ogień, zalała woda. W kałużach pływały resztki książek i leżały szczątki bezcennych instrumentów. W najlepszym stanie znajdowała się niespalona część gmachu, stanowiąca 4-piętrową halę wysokich napięć. 3 marca 1945 roku spotkał tam przedwojennego dziekana, profesora Mieczysława Pożaryskiego, który odręczną notatką powołał go na kierownika Katedry Wysokich Napięć. Kolejno czytamy. W dalszej części budynku leżał niemiecki niewypał w postaci półtonowej bomby, która spadła tam w ciągu pierwszych 3 tygodni Powstania Warszawskiego, gdyż jak wiadomo od 19 sierpnia 1944 roku po ciężkich walkach i wycofaniu się stamtąd 3 Batalionu Pancernego Armii Krajowej Golski, teren ten ze zniszczonymi przez goliaty budynkami został opanowany przez oddział niemiecki, który kontynuował dzieło zniszczenia. Po znalezieniu tego niewypału i upewnieniu się u dowództwa wojsk saperskich, że jest on rozbrojony, profesor Jakubowski uznał go za eksponat muzealny i umieścił w swoim pokoju. Profesor Jakubowski używał go po prostu jako stojak na parasole. Nasze władze zdecydowały, że eksponat ten pozostanie w uczelni. Wówczas został on przeniesiony do sąsiedniego gmachu od strony ulicy Nowowiejskiej, gdzie właśnie utworzono Muzeum Politechniki Warszawskiej. W jego murach właśnie dzisiaj jesteśmy. Proszę Państwa, bomba w owym czasie nie wyglądała tak świetnie jak w tej chwili. Był to po prostu kadłub pozbawiony zarówno lotek, jak i zapalnika. I w chwili, kiedy Wydział Elektryczny świętował swoje stulecie, a było to w roku 2021, została odrestaurowana, a w zasadzie odbudowana.
Dzięki uprzejmości Biura Rekonstrukcyjno-Technologicznego Zabytkowej Inżynierii Pojazdowej, które prowadzi pan Zbigniew Nowosielski, nasz znakomity artefakt odzyskał dawną świetność. Proszę Państwa, mówiliśmy tutaj o Goliatach. Goliaty przysporzyły rzeczywiście powstańcom wiele kłopotów. Zniszczyły fronton wejściowy Politechniki, atakowały również od strony gmachu fizyki, czyniąc ogromne wyłomy, przez które okupanci znakomicie mogli atakować i spalić w ostateczności gmach Politechniki, gmach główny. A teraz, proszę Państwa, zaproszę Państwa na mały spacer. Obejrzymy sobie piękne eksponaty, które zaświadczają o tych wspaniałych dniach heroicznych, bohaterskich, no i jednocześnie ogromnie tragicznych. Szanowni Państwo, na początek chciałbym zwrócić Państwu uwagę na proporzec 3 Batalionu Golski. To ci właśnie żołnierze odpowiadali za obronę Politechniki Warszawskiej przed nacierającym wrogiem. Proporzec ten często jest wypożyczany ze zbiorów muzeów i towarzyszy rozmaitym uroczystościom kombatanckim. Już niedługo z pewnością spotkamy się przy pomniku upamiętniającym żołnierską walkę Batalionu Golski, znajdującym się na terenie tutaj naszego centralnego kampusu. Proszę Państwa, ze wzruszeniem oglądamy kopie powstańczych plakatów. Rzeczywiście niesamowite. Przydawały ducha. Operowano tutaj, jak widzicie, również elementami humoru. Pojawiały się słowa warszawskich piosenek. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój. Za każdy kamień twój, stolico, damy krew. Wspaniała pieśń Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego, pseudonim Goliard, której kompozytorem był Andrzej Panufnik. I kolejne plakaty, kolejne rysunki, które miały do boju wzywać, ale również pierwsze elementy broni. Zawsze wyjątkowe wzruszenie przywodzą hełmy, te przestrzelone, uszkodzone zwłaszcza. Oglądamy także pierwsze fotografie. Na jednym z nich widzimy powstańca z pistoletem maszynowym Błyskawica, o którym jeszcze więcej będziemy mówić. Powstanie warszawskie, dziesiątki tysięcy zabitych, dziesiątki tysięcy rannym, którym trzeba było pomóc. A więc bohaterskie nasze sanitariuszki. W tej gablocie widzimy instrumenty medyczne, które zostaną uzupełnione wkrótce o kolejne wspaniałe artefakty obiecane, między innymi moduł, kasetę z oryginalnymi opatrunkami z powstania warszawskiego, zrzuconymi tutaj przez liberatory z napisem Made in USA. Proszę Państwa, a na fotografiach chwile niezwykłe, chwile pertraktacji z Niemcami, spotkań, które odbywali dowódcy obu walczących ze sobą jednostek. No i to, co było codziennością, trzeba było jeść, pić, a więc menażki, bidony rozmaite, klasyczny sprzęt żołnierza. Wojna to przede wszystkim walka, to żołnierski trud, to strzelanie, to chowanie się w piwnicach, gdy atakowały niemieckie samoloty. Mamy tutaj pierwsze artefakty broni, a więc mamy tutaj minę przeciwczołgową, łuski pocisków oryginalne, pociski zapalające, no i zdjęcia pokazujące heroizm walki. Politechnika Warszawska to również nauczyciele akademiccy, naukowcy, technicy. Prowadzenie walki wymagało również wykazania się kunsztem technicznym. W pierwszym momencie przychodzi mi zwyczajowo elektrownia powstańcza, która została wykonana, zestawiona, zbudowana przez inżyniera Sobiesława Dajkowskiego o pseudonimie Florek.
Był to znakomity elektryk, specjalista od maszyn elektrycznych i tutaj, proszę Państwa, niedaleko Politechniki Warszawskiej na ulicy Chorzej 51 mieści się Związek Spółdzielni Jajczarskich i Mleczarskich, Reduta Powstańcza, zwana Jajczarnią. Tam właśnie, proszę Państwa, zbudowana została powstańcza elektrownia, która zasilała zarówno szpitale w energię elektryczną, rusznikarnie, ale dzięki energii pompowano wodę ze studni głębinowych, a co ciekawe, Komenda Główna AK mogła utrzymywać stałą łączność z naczelnymi władzami polskimi w Londynie. Również przy pomocy tej elektrowni właśnie radiostacja foniczna Komendy Głównej AK Błyskawica mogła informować do ostatnich dni powstania cały świat o bohaterstwie żołnierzy AK i mieszkańców Warszawy. Proszę Państwa, jednym z takich najciekawszych eksponatów zgromadzonych na naszej wystawie to pistolet maszynowy Błyskawica. Pistolet maszynowy, który został skonstruowany, wykonany, opracowano jego technologię przez inżynierów Zawrotnego, Wielawera i Berenta. Była to konstrukcja niesamowicie interesująca. Bardzo prosta, przygotowana do montażu z oddzielnych części, które były produkowane zupełnie niezależnie od siebie w całej Warszawie, a następnie składane. Odznaczał się dobrymi parametrami strzeleckimi i wykorzystywany był przez naszych dzielnych żołnierzy również podczas powstania warszawskiego. Niestety, proszę Państwa, przyszedł październik, a więc upadek powstania, kapitulacja, i wymarsz ludności cywilnej oraz żołnierzy do niewoli. Zaświadczają o tym znakomicie kolejne fotografie, kolejni żołnierze, którzy opuszczają swoje stanowiska bojowe i udają się na tułaczkę. Wydaje mi się, że ta gablota szczególnie wzrusza, ponieważ są tutaj pokazane fragmenty instalacji, fragmenty drewniane, betonowe, które podlegały ogromnemu żarowi, topiło się aluminium, waliły się stropy, miękła nawet stal. Jest to widomy znak walk tego okresu i ogromnych zniszczeń. Ale gablota ta również mieści w sobie bardzo ciekawe zdjęcia. Właśnie młodych ludzi przygotowujących się do boju, odpoczywających po walce, zbrojących się do kolejnych starć z Niemcami. Kolejna gablota zawiera zdjęcia tablic, które upamiętniają powstańczy zryw. Na terenie Politechniki, zarówno na zewnątrz, jak i w gmachach, można odnaleźć ich kilkanaście. Stanowią wspaniałe świadectwo naszej pamięci i co roku są nawiedzane przez osoby, które składają tam wieńce, palą znicze, pochylają się w zadumie, wspominają te niesłychanie ważne, ale i krwawe, pełne poświęcenia czasy. Ten fragment ekspozycji wydaje się być szczególnie wzruszający. Oto mamy tutaj oryginalne opaski powstańcze. Te opaski noszone były przez powstańców, dotykały ich dłonie, są wytarte, są zniszczone, są po prostu bardzo, bardzo prawdziwe. Piękny, piękny historyczny ślad, piękny eksponat. Bardzo jesteśmy radzi, że możemy go pokazać Państwu. Widać również ogromne zniszczenia, które doznała Politechnika i nasza ukochana stolica. Jestem przekonany, że każdy z Państwa wyłowi tutaj na tych fotografiach rozmaite piękne elementy, ciekawe elementy, które wzbudzą zainteresowanie. Jestem przekonany, że wiele eksponatów przywoła opowieści dziadków, babć. Jestem przekonany, że zainteresują
także te elementy techniczne, tak bliskie po prostu naszemu fachowi. Mechaników, elektryków, specjalistów wielu, wielu branż, które były niezbędne, by prowadzić skuteczną walkę z wrogiem. Szanowni Państwo, mam wrażenie, mam nadzieję, że udało mi się zainteresować Państwa zgromadzonymi eksponatami i opowieściami o historii naszej stolicy. Zachęcam przede wszystkim do odwiedzania jak najczęściej sal naszego muzeum. W tej chwili mamy kilka niesłychanie ciekawych wystaw. Przede wszystkim wystawę, która jest dostępna cały czas, to jest stała ekspozycja. Są tam zgromadzone rozmaite eksponaty z prawie 200-letniej historii Politechniki Warszawskiej, ale mamy też wystawy czasowe. Taką wystawą czasową jest wystawa poświęcona pamięci Piotra Wolańskiego. Był to profesor Melu, który, jak się mówi, wprowadził Polskę w erę kosmiczną. Wyprowadził naszą myśl techniczną w kosmos. Bardzo ciekawa wystawa, piękne eksponaty, rozmaite łaziki marsjańskie. Na pewno zainteresuje. Nasza dzisiejsza wystawa układa się w cykl spotkań, które mam nadzieję będziemy mogli nazwać wydarzeniami wkrótce, w których chcielibyśmy właśnie uczcić pamięć powstańców warszawskich, ludności cywilnej, przypomnieć te chwile, no i oddać hołd po prostu wszystkim tym, którzy tak zamarzyli pięknie, prawda? Zapłacili za to ogromną cenę, ale dzięki temu mamy, proszę Państwa, bardzo piękną kartę historii naszej stolicy, naszego kraju. Dziękuję bardzo i zapraszam.